Myślę, że dążenie Ojca Świętego do ekumenizmu zakorzenione było w samej jego postawie w stosunku do drugiego człowieka. Że to było spojrzenie jakby bez barier. Dla niego nie było różnicy wyznania. Nawet nie było tego, czy ktoś był dobry, czy ktoś był zły. No choćby to pójście do akczy, prawda? On jakby nie dzielił ludzi. Wynikało to na pewno też z tej prawdy, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, z tej ogromnej godności. I że każdego Bóg kocha. I dlatego dla niego wyznanie, czy chrześcijańskie, czy judaistyczne, czy mahometańskie, jemu to nie robiło różnicy. Taką ogromną lekcją dla nas wszystkich, także dla mnie, było pójście Ojca Świętego do synagogi. Było włożenie modlitwy przez niego w ten mur płaczu. Było pójście do meczetu. I to nie były takie gesty teatralne ekumenizmu. Się czuło, że to wyrasta z jakiejś jego autentycznej miłości do Boga, do ludzi, z takiego wielkiego pragnienia jedności. Kiedyś rozmawialiśmy przed rokiem odkupienia, który Ojciec Święty ogłosił. Jak to jest ze zbawieniem człowieka? I Ojciec Święty mówi, ja myślę, że Bóg po prostu dociera do każdego, bez różnicy stanu, bez różnicy wyznania, bo Chrystus na krzyżu, kiedy otworzył swoje ramiona, to przygarnął każdego. I czy tak wielka cena Syna Bożego mogłaby pójść na marne?